Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i w tym filmie powiemy sobie o tym, jak powinien być zakończony Bowden, nasza teflonowa rurka, żeby wszystko w naszej drukarce działało tak, jak należy. W ostatnim filmie z Akademii Druku 3D powiedzieliśmy sobie o tym, jak złożyć tego typu hotend, żeby wszystko działało tak, jak trzeba. Jak się pewnie domyślacie, samo odpowiednie złożenie hotendu może nie wystarczyć, szczególnie w przypadku hotendów, w których mamy rurkę teflonową doprowadzaną do samej dyszy. Ale w przypadku tego typu hotendów, w których nasz heat break jest w pełni metalowy i nasza rurka teflonowa dochodzi maksymalnie do tego miejsca, też warto zadbać o to, żeby ten Bowden był odpowiednio zakończony, żeby to wszystko działało zgodnie z planem. I teraz o co chodzi? Mamy dwa główne typy zakończenia, heat breaków. Nasza rurka teflonowa, w tym przypadku taka niebieska, dochodzi nam zawsze w przypadku w pełni metalowych hotendów do takiego miejsca jak tutaj, które w tym przypadku, jak widzicie, nie jest zakończone na płasko. Jest tam taki stożek, a więc żeby odpowiednio nasz bowden tutaj siedział, pasował, żeby tam nie było luzów i przestrzeni na jakieś brudy, to on musi być również w kształcie takiego stożka zakończony. W przypadku tego typu końcówek, które mają wkładkę PTFE, no to jak możecie tutaj zauważyć, ta rurka teflonowa, która w przypadku tym jest już mocno zjechana, dochodzi do samego końca, do samej dyszy, a przynajmniej powinna. Jak widzicie, ten heat break przepuszcza całą rurkę do końca. A więc ta rurka dochodzi do samej dyszy, czyli praktycznie do miejsca, w którym ten materiał jest już roztopiony. Tak więc kluczowe jest, żeby ta rurka bardzo dobrze i ściśle do tej dyszy przylegała. Podobnie jak w przypadku tego typu hotendów, dysza, żeby mocno przylegała do heat breaku. W przeciwnym razie mogą się pojawić problemy. Zaraz Wam to zademonstruję, z czego to wynika. Zobaczcie, tutaj mam właśnie bowden i tutaj mam dyszę. Ten bowden wydaje się równo obcięty, ale jak się przyjrzymy, to widać, że on jest ścięty pod niewielkim kątem. Więc w momencie, w którym on do tej dyszy zostanie dociśnięty, to co się dzieje? Widzicie, powstała taka przerwa. Ta przerwa może nam nieźle napsocić, ponieważ, jak mówiłem, tutaj już w tych elementach dyszy już materiał jest roztopiony, co widać na załączonym obrazku, czyli tutaj. Jeżeli wykonujemy retrakcję odpowiednią albo trochę za dużą i tutaj mamy taką przerwę, to ten roztopiony materiał może się zatrzymać właśnie w tej przerwie o tutaj, może tam wejść. Co wtedy? Wtedy może zastygnąć, przykleić się do naszego filamentu tutaj. I co? Mamy na przykład w niektórych miejscach modelu za mało materiału. W pewnych miejscach nagle po prostu tego materiału nie ma. Przez jakiś czas drukarka nie drukuje. Linie ekstrudowane przez drukarkę są takie niestabilne, niejednorodne. A w przypadku krytycznym po prostu drukarka przestaje drukować. Czopuje nam się ten hotend. No i musimy tutaj rozbierać, czyścić tą dyszę igłą, kombinować, żeby to dalej drukowało. Przyczyną tych problemów właśnie najczęściej jest źle zakończony bowden. Ten przypadek dotyczy głównie tych hotendów, w których ta rurka dochodzi do samej dyszy. W przypadku tego typu hotendów to zjawisko nie jest na tyle częste, ale również, jak mówiłem, warto, żeby ten bowden tutaj odpowiednio dochodził, bo też, jeżeli ktoś na przykład za dużej retrakcji używa, tutaj coś może się takiego dziać, szczególnie jeżeli ciepło nie jest tego heatbreaku odpowiednio odprowadzane. No ale to już też trochę inna historia. W każdym razie skupimy się teraz na tym. Jak powiedziałem, musi być to odpowiednio zakończone. W przypadku tego typu układów na płasko, jeżeli właśnie bowden dochodzi do samej dyszy, to powinniśmy tutaj mieć jak najbardziej płasko, pod kątem prostym, obcięte. Niektórzy pewnie nie zwracają na to uwagi i na przykład po prostu sobie takimi cząszkami to mogą obciąć. Więc ja to teraz zrobię. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Nie dość, że to jest zgniecione trochę, no to cięcie jest dość mocno
nierówne, powykrzywiane jakieś. Jest tutaj miejsce na jakieś właśnie przerwy. No tak się tego nie robi. Żeby odpowiednio uciąć na płasko naszą rurkę, możemy sobie wydrukować na przykład coś takiego. To mi polecił akurat Tomasz Brzuska, którego pozdrawiam. Oczywiście link do tego również macie w opisie. To jest wielofunkcyjne urządzenie, że tak powiem. Możemy tutaj po pierwsze odpowiednio ten Bowden uciąć, wciskając go tutaj. Ok, wciśniemy sobie. I teraz za pomocą nożyka, najlepiej żeby był ostry, bo ten mój to jest już trochę zjechany, więc to może wyjść średnio. Ale zobaczcie, że tutaj mamy przerwę, która prowadzi nam równo to ostrze po to, żeby ta rurka była ładnie i płasko obcięta, bez żadnych zadziorów niepotrzebnych i różnych takich historii. Widzicie? Pięknie obcięte, szybko i łatwo. Oczywiście tego typu urządzeń na Fingiverse jest wiele. Są takie w ogóle gilotyny zintegrowane od razu z ostrzem, że wciskamy sobie Bowden, naciskamy, ucinamy i tyle. Jak ktoś często to robi, to może mu się to przydać. No i dobra. Jeżeli mamy tego typu hotend, mamy to na płasko, no to już teoretycznie będziemy szczęśliwi. Jedną rzecz można też spróbować zrobić, żeby trochę temu filamentowi ułatwić tutaj pracę. Jak mówiłem, tutaj w tym układzie ten materiał się wycofuje i często już trochę roztopiony i może tam się coś tutaj blokować. Więc żeby po retrakcji ułatwić materiałowi wracanie do tej dyszy, to możemy lekko nożykiem sfazować tutaj tą wewnętrzną stronę. Delikatnie możemy sobie to tak przejechać nożykiem, żeby tutaj była lekka faza, żeby uciąć te wszystkie, jeżeli jakieś powstały takie zadziory po tym cięciu wcześniejszym, możemy sobie tutaj właśnie to sfazować. No i to powinno również ułatwić trochę pracę tego materiału tutaj. Ja tutaj zrobiłem to tylko tak mniej więcej, żeby wam pokazać, o co chodzi. Ta operacja konieczna nie jest, może nam tylko pomóc, zaszkodzić nie powinna. Powinna nam pomóc właśnie uniknąć tego typu blokowań w hotendzie. Teraz jeżeli mamy tego typu hotend, tego typu heatbreak właśnie zakończony takim stożkiem na końcu, ja wam teraz tutaj wstawię przekrój tego, żebyście widzieli, jak to wygląda. No to właśnie do tego służy dalsza część tej maszynki, która wygląda tak, jak widzicie, tutaj mamy napisane 1 i 2. No więc wciskamy sobie taki nożyk w jedynkę, kręcimy tym. Ja to zrobię tak mniej więcej, żeby wam pokazać poza kamerą, bo tutaj to mi ciężko zrobić. W każdym razie po pierwszym przyjechaniu to jest już tak mniej więcej pościnane. No i później przechodzimy sobie na dwójkę i również wciskamy tą samą stronę i obcinamy, kręcąc w drugą stronę, tak żeby to ostrze oczywiście nam ścinało trochę ten Bowden, tak samo jakbyśmy ostrzyli ołówek. No i jeżeli dobrze to wykonamy, na początku może to trochę nie wyjść, od razu mówię, nie próbujcie żyletką, bo to słabo idzie. O, to postaram się jak najbardziej przybliżyć. Zobaczcie, powstał nam taki tutaj stożek. I teraz, jeżeli to włożymy, no to nam ładnie będzie ten Bowden do heatbreaka pasował i nie będzie tam miejsca na jakieś problemy. Tutaj również można sobie trochę tą końcówkę Bowdena sfazować, ale tutaj to już jest naprawdę mało istotne. To było już w sumie wszystko, co najważniejsze, ale powiem wam jeszcze o jednej rzeczy. Coś się popsuło i nie było mnie słychać, więc powtórzę jeszcze raz. Taki hotend, który wam tutaj pokazywałem, to hotend, w którym heatbreak założony był całkiem przelotowy, a to znaczy, że właśnie nasza teflonowa rurka przechodziła przez cały heatbreak aż do dyszy. W takim przypadku, czego nie powiedziałem w filmie na temat skręcania hotendu, dobrze by było dokręcać tą dyszę na gorąco, bez tej rurki, żeby jej nie zdegradować. Oczywiście można dokręcać ją również z rurką, z tym, że warto by było nie przekraczać 250 stopni Celsjusza, ustawić ten hotend najlepiej na 245 i tak będzie ok. Rysunek, schemat tego właśnie heatbreaku możecie zobaczyć teraz na ekranie. Jest jeszcze jeden rodzaj heatbreaków, których ja tutaj u siebie nie mam, może w jakiejś drukarce ewentualnie,
który ma tak zwaną wkładkę PTFE. Prawdopodobnie wcześniej w filmie używałem tego zamiennie tych nazw, więc tym się nie sugerujcie. W każdym razie rysunek tego właśnie heatbreaku widzicie teraz na ekranie. Ten heatbreak ma krótką rurkę PTFE, którą wkłada się przed dyszą i nie można jej włożyć jakby z góry. Skręcając tego typu hotend powinniście szczególnie uważać na to, żeby dobrać odpowiednie temperatury i też nie drukować za wysokimi, ponieważ ta rurka będzie się po prostu degradować, trzeba będzie ją zmieniać. W każdym razie, z tymi hotendami jest taki problem, że jeżeli ta końcówka jest luźna i ten Bowden wam tutaj pracuje, tak jak to nieraz pokazywałem przy retrakcji, on się może ruszać, no to co się będzie działo? Jak się pewnie domyślacie, ta część, która powinna być ściśle przyległa do dyszy, będzie się odsuwać. To znaczy, że będzie znów powstawała nam ta przestrzeń, która może powodować problemy. Tak więc, żeby temu zapobiec, możemy zrobić coś takiego. Możemy sobie zmierzyć, a raczej po prostu, jak już mamy złożony ten hotend, wcisnąć Bowden do końca, zmierzyć, ile on by dochodził do tej pneumatycznej złączki. Tylko pamiętajcie, że są różne rodzaje tych złączek i jedne na przykład przepuszczają ten Bowden na wylot, tak jak ta, i są też drugie, które tylko ten Bowden łapią w tym miejscu i nie przepuszczają go dalej. W tym drugim przypadku nie trzeba tutaj dawać takiej podkładki, o której wam zaraz powiem. No i jeżeli mamy już tą zmierzoną odległość od dyszy mniej więcej tutaj do końca, to możemy wydrukować albo znaleźć jakąś metalową podkładkę, która tutaj wejdzie o w to miejsce, która nie pozwoli na przejście tego fragmentu Bowdena, które tutaj sobie przytniemy, bo przytniemy sobie jakąś tam odległość, czyli jeżeli wkręcimy to z tą podkładką, no to to zagwarantuje nam, jak to dokręcimy, ten Bowden powinien być troszkę dłuższy niż minimalny, że ten kawałek wkładki, który tutaj mamy, zablokuje się o dyszę i będzie dociśnięty przez dokręcenie tej śruby. Jeżeli tak mamy, to nasz Bowden i tak się będzie trzymał, ponieważ tu jest jeszcze miejsce, on się będzie trzymał tutaj i on po prostu dosunie się do tego Bowdena. W tym miejscu tutaj może być jakaś przerwa, to nie będzie miało żadnego problemu, ale właśnie dzięki tej podkładce, dzięki temu tutaj ściskowi będziemy mieć zagwarantowane, że Bowden nie odsunie się nam od dyszy i to będzie wszystko fajnie pracować. Ale to jako taką ciekawostkę wam mówię, bo to już jest coraz lepiej rozwiązywane i takie problemy coraz rzadziej nam się zdarzają. Oczywiście w przypadku, w którym nie macie tutaj wkręcanej złączki, tylko macie od razu taki klips, no to niespecjalnie da się coś wykombinować, albo nie wiem o takim rozwiązaniu jeszcze. No oczywiście można najpierw wsunąć Bowden, złapać go klipsem i dopiero potem dokręcić dyszę, z tym, że pamiętając o tym, żeby ten Bowden wystawał trochę więcej niż potrzeba, wtedy również się to trochę ściśnie, ale to już jest znów pewna forma kombinowania. No dobrze, to jest wszystko w tym temacie, co chciałem wam powiedzieć. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się znów jakiejś ciekawej informacji, która ułatwi wam życie poprzez to, że nie będziecie tracić czasu na odtykanie tych hotendów i będziecie je od razu składać dobrze, a jeżeli macie jakieś problemy z ekstruzją, to właśnie może powinniście sprawdzić tą wkładkę, może już jest zdegradowana na końcu albo po prostu źle zakończona. No, także jeżeli wam pomogłem, dowiedzieliście się czegoś ciekawego, to zostawcie łapkę w górę, mi to bardzo pomaga. Zachęcam was do subskrypcji kanału po więcej tego typu filmów, no i zapraszam was na grupę na Facebooku Majstry Artka, gdzie możecie się podzielić swoimi projektami albo poprosić o pomoc innych użytkowników, na przykład w kwestii druku 3D. No, także to tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!